school number 361 in Warsaw, one of the newest schools in Warsaw. Within the last 6 months, school which has hosted probably the highest number of Ukrainian refugees from different parts of the war-covered country. Before holiday, we hosted more than 200 students who had to run away from the areas of war. Our idea within these first months was to put them in a safe place, to provide them with a safe place, not necessarily to learn, but basically to survive. After the holiday, situation has dramatically changed. It turned out that 80% of the students decided to stay here in Poland for months, maybe for years. Now our task is totally different. It is not only safety, but also integration into Polish system of education. We came up with various ideas to provide them the proper process of learning. One of the ideas is to run preparatory classes. Classes which provide them with proper knowledge of Polish, which is a start for their being in our system of education. Bo o ile na początku rzeczywiście rola asystenta kulturowego jest nieoceniona, to pracując w tym oddziale trzeba znaleźć taki moment, w którym mówimy dość i troszeczkę tego asystenta kulturowego odsuwamy od takiej bezpośredniej pracy w klasie, zlecając mu różnego rodzaju inne zadania. Tak, żeby te dzieci naturalnie zaczęły posługiwać się językiem polskim. My tutaj nie chcemy absolutnie odciąć ich od ich kultury, tradycji, historii. Absolutnie nie jest to naszym zamiarem. Zdecydowanie lepiej uczą się tego języka polskiego dzieci, które trafiły do oddziałów ogólnodostępnych, bo również takie dzieci mamy. To w większości są to dzieci, które były w ubiegłym roku w oddziale przygotowawczym. Zespół nauczycieli na koniec roku uznał i dał im rekomendacje do tego, żeby poszły do oddziałów ogólnodostępnych, bo ta umiejętność posługiwania się językiem polskim już była na tyle dobra. I one naprawdę w naszej ocenie świetnie się zaaklimatyzowały w tych oddziałach, dobrze sobie tam radzą. Another idea is to put single persons into Polish classes. But with these numbers, and we talk about dozens of students, it is just impossible. That is why we have introduced a totally new idea of multicultural classes. These are the classes which consist of 30 up to 50% of Ukrainians. And the idea turned out to be a total revolution. It turned out that the students being in these classes can communicate in Polish, English, and Ukrainian, and they are capable of not only of integration into the Polish system of education, but also bringing something else into this Polish system. So we are not only integrating them into the system, but we are integrating, we are fully integrating with them. We are creating a new system of education, in fact, a joint Polish-Ukrainian system of education. Oprócz typowych zajęć edukacyjnych, w których uczestniczą te dzieci, niezwykle ważne jest w naszej ocenie, żeby te, które potrzebują dodatkowej pomocy, dostały takie wsparcie w postaci zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Czasami są to zajęcia dodatkowe z języka polskiego, bo każdemu uczniowi z doświadczeniem migracyjnym takie zajęcia się należą z mocy prawa, czyli 2 godziny w tygodniu dodatkowego języka polskiego. To też jest kolejny element tego, żeby pomóc dzieciom z Ukrainy na nawiązanie relacji z dziećmi polskimi, żeby poczuły się tutaj bezpiecznie, żeby zaczęły traktować tę szkołę
powiedzmy, jak swój drugi dom. Może to za dużo powiedziane, ale chcielibyśmy, żeby czuły się tu bezpiecznie, pewnie, żeby wiedziały, że mogą liczyć na pomoc z każdej strony.